Dobry wieczór, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Chojniczanką. Z nami jest trener Krzysztof Bredę. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy o kilka słów komentarza do meczu. Cóż, na początku na pewno gratulacje dla Wisły Kraków za zwycięstwo. Mieliśmy plan na ten mecz, dobrze go realizowaliśmy. Byliśmy mądrzy w tym, co robiliśmy do momentu straty bramki, która no na pewno takiemu zespołowi jak Wisła z taką jakością piłkarską ułatwia wiele, daje na pewno kopa mentalnego i wiarę w to, że można pójść dalej za akcją. Myślę, że zagraliśmy mecz na tyle, co mogliśmy. Nie mogę tutaj moim zawodnikom zarzucić wiele. Po prostu Wisła przewyższała nas pod względem takiej indywidualnej jakości, szczególnie w atakowaniu. Widać, że to jest zespół bardzo mocny. Wydaje mi się, że jeden z najmocniejszych w tej lidze. No i ciężko jest, kiedy zrobisz błąd, tak jak przy pierwszej bramce zrobiliśmy, żeby Wisła tego nie wykorzystała. Wykorzystała to później indywidualna akcja, pewnie kapitalna, tak z mojej perspektywy, Wilara, który uderzył, zszedł do środka, uderzył po dalszym słupku. Na pewno zabrakło tej asekuracji, o której mówiliśmy, przez defensywnego pomocnika, ale trzeba to zobaczyć, jakie było jego zachowanie, bo na pewno nie było też to, nie był to wielbłąd ze względu na to, że duża ilość zawodników Wisły wbiegała w pole karne i myślę, że przy jakiejś rotacji to nie był wielbłąd, tylko błąd po prostu, ale też duże umiejętności Wilara, które pokazał w pierwszej połowie, nie mógł się tak rozpędzić. Bardzo dobrze nasz młodzieżowiec go blokował, ale tutaj początek drugiej połowy już to wykorzystał. No a później sytuacja na pewno kontrowersyjna, która, wiadomo, patrzymy z perspektywy swojej, chcielibyśmy, żeby nie było tego spalonego i żebyśmy strzelili bramkę na 2-1 i dodali temu meczu takiego pozytywnego działania w postaci mojej drużyny, a żebyśmy wprawili w taką złość i zakłopotanie Wisłę i wtedy może byśmy jeszcze potrafili na takim kopie zdobyć tą bramkę i tutaj naprawdę zrobić sensację. Niestety kontrowersyjna sytuacja, patrząc na to, widziałem to w zatrzymaniu. Kilku ludzi z branży piłkarskiej też do mnie napisało, że według nich nie było spalonego. Sędziowie mają powtórki VAR, no ale podjęli decyzję, obserwując to, nie rysując linii, tylko patrząc na to swoim okiem. Tak jak ja mówię, że nie ma spalonego, to oni mówią, że jest. No ale niestety, no, musisz mieć farta, musisz jeszcze mieć więcej jakości, żeby z takim zespołem jak Wisła napędzić im strachu. Nie udało się to. Później końcówka już na pewno taki bardzo szaleńczy, otwarty mecz. Próbowaliśmy pokazać, że jesteśmy pozytywnie nastawieni i będziemy szukać takiego pozytywnego działania w ofensywie, żeby zdobyć tą bramkę, ale już Wisła bardzo dobrze broniła, wybijała nas z rytmu. Nie byliśmy w stanie podejść tak blisko bramki i stworzyć dogodne sytuacje. Gdzieś tam próbowaliśmy uderzeń. No i Wisła napędzała się i kontrowała nas przy, tak jak powiedziałem już na początku, przy tak dużej jakości trzeba się z tym liczyć. Liczyliśmy się z tym, ale po części wybroniliśmy, po części jakieś spalone też, które były, uchroniły nas od wyższej porażki. Na pewno cieszy, że kilku młodych zawodników przy takiej publiczności, w takim meczu z tak dobrym zespołem łapie doświadczenie. I ci zawodnicy na pewno będą mocniejsi z każdym takim doświadczeniem i z tego na pewno jestem zadowolony. Z wyniku na pewno nie jestem zadowolony. Na Wiśle gratuluję zwycięstwa, gratuluję tej wspaniałej publiczności, która stworzyła kapitalny doping dla takich na pewno kibiców. Chce się grać, chce się jeszcze poświęcać mocniej. Na tym polega piłka nożna i to jest piękno piłki, kibice, stadion, jakość piłkarska i te takie widowisko dla kibiców. Gratulacje, niech Wisła walczy o awans. My na pewno mamy bardzo trudną sytuację, zdajemy sobie z tego sprawę i na pewno tutaj w tej sytuacji jesteśmy smutni i źli, no ale takie jest życie, trzeba się dźwignąć przy tych porażkach.
trzeba pokazać swoją dojrzałość, trzeba pokazać też mądrość i przede wszystkim taką stabilność emocjonalną, żeby emocje nie brały Bóg wie jakiej góry i żeby każdy brał odpowiedzialność za to, co powie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czekamy na pytania. Jakub Piekut. Dobry wieczór, trenerze. Pytanko, jeżeli chodzi o morale naszego zespołu, jak planuje trener odbudować je może tak, żeby nasi piłkarze jednak do samego końca podjęli walkę o przetrwanie w pierwszej lidze, zwłaszcza, że przed nami teraz mecze z tymi drużynami, można powiedzieć, sąsiadami w tabeli, więc z kim jak nie z nimi. No, mogę zagwarantować, że zespół się nie podda. Zespół na pewno będzie pracował mocno na zajęciach treningowych, żeby dobrze się prezentować w tych meczach, żeby grać o zwycięstwo. Znają moje nastawienie, znają ten pomysł, model gry, który mamy. Na pewno nie będziemy uciekać od tego, tylko będziemy swoją drogą kroczyć. Na pewno ważna jest regeneracja teraz, bo daleka podróż przed nami i koncentracja na zajęciach treningowych, bo poprzez zajęcia treningowe, poprzez pracę na tych zajęciach musimy stawać się zespołem, który wie jak ma funkcjonować i w jaki sposób rywalizować z kolejnym przeciwnikiem. Tutaj nie możemy mówić, bo ta atmosfera oczywiście jest taka ogólna, zła, ze względu na to, że nikt nie lubi przegrywać i wiemy, co może nas spotkać, czy praktycznie no już naprawdę jest to no, trudna sytuacja. Wiadomo, że będziemy walczyć do końca, będziemy starali się dobrą twarz pokazać, naszą dobre imię tej drużyny. I tak na pewno będzie do ostatniego meczu. Gwarantuję, że tutaj nikt nie odpuści, tu nikt głowy nie spuści. Zdajemy sobie sprawę, w jakim momencie od początku sezonu jesteśmy, jak to wyglądało w trakcie przygotowań. Taki duży optymizm po grach kontrolnych, ale niestety liga jest dla nas no, taka no, mocna, trudna i gdzieś te momenty, które mieliśmy we wcześniejszych meczach, nie wykorzystaliśmy ich i one się najczęściej, szczególnie te mecze u siebie, kończyły remisami z mocnymi przeciwnikami i na pewno tego nam brakuje, tych punktów w meczach u siebie i w meczach, które zremisowaliśmy. Tak jak powiedziałem, ta drużyna ma poczucie tego, że nie wygrywa, ma poczucie tego, że chce wygrywać i że pracują ciężko na tych zajęciach treningowych. Może to oczywiście tak dziwnie brzmi, ale nie mogę zarzucić tym chłopakom przez no, niczego nie mogę zarzucić, jeśli chodzi o zajęcia treningowe, jeśli chodzi o przygotowanie do zajęć treningowych, o atmosferę w drużynie, rozmowę ze sobą, nie uciekają od problemu, nie uciekają od dyskusji między sobą. Dlatego z tego na pewno jestem zadowolony, bo gdyby były jakieś takie sytuacje, żeby ktoś puścił głowę, czy byłyby sytuacje, żeby między sobą się gdzieś tam nie tak zachowywali, jak powinien profesjonalista i zawodnik, który zawodowo gra w piłkę, to bym na pewno reagował i byłyby to zdecydowane moje ruchy, takie pewnie w niektórych momentach drastyczne, a w tej sytuacji po prostu no, ciężka praca, mądra praca i musimy działać i jeszcze raz działać, bo odmówienia od takiego opowiadania, że nie wiem, zrobimy ognisko i wypijemy po piwie, to nic nie zmieni. To tylko trening, tylko praca, tylko mądre przygotowanie i później realizacja tego na boisku. Jesteśmy zawodowcami i na pewno z tej drogi nie zejdziemy, bo nie mam innego podejścia jak takie, co powiedziałem. Dziękuję. Nie dostrzegamy więcej pytań. Dziękujemy serdecznie. Dobry wieczór, witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener Radosław Sobolewski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I na początek poprosimy o komentarz do meczu. Tak naprawdę spełniliśmy swój obowiązek dzisiaj. To był obowiązek wygrać z zespołem Chojniczanki i to zrobiliśmy. Bardzo cieszy mnie ta konsekwencja i to zaufanie, co robimy. Mimo tego, że straciliśmy dwóch naprawdę bardzo wartościowych, mocne punkty, można powiedzieć, tego zespołu graczy. Zmieniliśmy również system.
no to ta konsekwencja właśnie bardzo mi się podobała i widzę, że chłopcy poszli w to. Nawet przy tym zmianie systemu wyglądaliśmy naprawdę pewnie, stwarzaliśmy sobie sytuację, czasami nawet wręcz byliśmy zaskoczeni tym, jak znajdujemy sobie przestrzenie do grania i cieszy to zwycięstwo. Dopisujemy do swojego konta kolejne zwycięstwo, kolejne 3 punkty. I tyle, jeżeli chodzi o spotkanie. Dziękuję. Zapraszamy do zadawania pytań. Dobry wieczór, trenerze. Maciej Skucha, Okiem Wiślaków. W poprzednim spotkaniu za kontuzjowanego Żunkę wprowadził pan Dawida Szota i też wielu kibiców spodziewało się właśnie jego dzisiaj na boisku. Postawił pan bliżej lewej strony na Borisa Moutenisa. Jak ocenia pan występ Francuza na tej niecodziennej dla niego pozycji? Tak, Dawid Szot wszedł, można powiedzieć, za Dawida, ale później oczywiście chcieliśmy, reagując na wydarzenia boiskowe w Chorzowie, zmieniliśmy tam system pod koniec meczu, też tam przeszliśmy na trójkę, próbując oczywiście jakoś odwrócić losy spotkania i wtedy Dawida przesunąłem na półprawego stopera. Natomiast dzisiaj zagraliśmy, jeżeli chodzi o trójkę, na półlewym stoperze, zagraliśmy z Borysem Moutenisem i Borys prezentuje się bardzo solidnie od początku tego sezonu i mogę go jedynie chwalić. Naprawdę był odkryciem tego okresu przygotowawczego, w pełni wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, dlatego właśnie gra. I fajnie, że udowadnia bez różnicy jaki system, bez różnicy jaki rywal, że jest, można powiedzieć, takim żołnierzem, który za wszelką cenę chce wykonać swoje zadanie, jest zafokusowany na swoją pracę i jestem bardzo zadowolony z jego występu. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze pytania dodatkowe? W takim razie dziękujemy serdecznie. Życzymy dobrej nocy. Dziękuję bardzo.